Poziom inflacji w Stanach wyższy niż oczekiwał tego rynek, co spowodowało spadek Bitcoina z 50 tysięcy, ale wzrosty na indeksie dolara. Dodatkowo została przesunięta również prawdopodobna data obniżania stóp procentowych na czerwiec tego roku, a wcześniej mówiliśmy już o maju, jaki to będzie miało wpływ na rynek. Opowiemy sobie o tym, wyznaczając ważne poziomy wsparcia na bitcoinie oraz dlaczego zareagowaliśmy w okolicach 50 tysięcy spadkowo. Następnie przejdziemy do kilku ważnych informacji i newsów z rynku Bitcoina, a Później zakończymy nasze spotkanie kilkoma analizami kryptowalut z potencjałem w bardzo ważnych poziomach wsparcia. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie w łatwy sposób wymienisz swoją gotówkę na krypto. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ciao, bondziorno, Z tej strony, Grimkleed to kolejne Grimtox z aktualizacją rynku kryptowalut. Stęskniłem się za wami, bo dawno mnie tutaj nie było, więc daj łapkę w górę, jeśli również się stęskniłeś. No i co my tutaj mamy na tym Bitcoinie? 50 tysięcy przekroczone. To historyczna data, którą postaramy się przeanalizować również pod kątem tego, jakie mogą być następstwa związane właśnie z tą reakcją po ogłoszeniu danych inflacyjnych. Pamiętaj, że wszystko, co tutaj powiem, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Jest to wyłącznie moje prywatne zdanie i Ty możesz to potraktować w celach edukacyjnych. I tak jak mówiłem na początku, przejrzymy sobie dzisiaj tylko kilka altcoinów z potencjałem na dobre procenty. Jeśli chciałbyś zobaczyć odcinek, w którym przeanalizuję znacznie więcej altcoinów, tak jak to było w poprzednich tygodniach, zbieramy 700 łapek w górę i czekam na Twoje propozycje w komentarzach. Jeśli chcesz zacząć oglądać ten film, oczywiście kliknij przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek i my przechodzimy już do analizy tego, co się wydarzyło. Na samym początku zaczniemy sobie od tego, że. Najnowsze dane dotyczące inflacji w Stanach wykazały, że inflacja spadła do 3,1%, co jest wartością wyższą niż oczekiwano. I to ma ogromny wpływ przede wszystkim na indeks dolara, który, jak widzisz, wybił się z tego kanału spadkowego. Jednak, biorąc pod uwagę szerszą skalę indeksu dolara, widzimy, że w tym momencie on wybija ten neckline, który został stworzony poprzez właśnie formację głowy i ramion w tym miejscu, co oznacza. Że może być to sygnał byczy dla indeksu dolara, no i de facto bardziej prawdopodobne spadki na bitcoinie. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Widzimy zjazd z 50 tysięcy, nawet 50 300 do 48 680. W dalszej części tego materiału powiem Ci, jakie są ważne poziomy na bitcoinie, które należy obserwować i dlaczego krytycznym dla nas będzie poziom 47 tysięcy, żeby ocenić kolejne ruchy. Dodatkowo w związku z inflacją Zmieniło się prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych, które jeszcze przed ogłoszeniem tej inflacji było oczekiwane już w lutym, jednak jak widzisz, teraz zostało to zmienione na 38%, wcześniej było to ponad 50%, a teraz największe prawdopodobieństwo w najbliższych miesiącach jest przesunięte dopiero na 12 czerwca, kiedy z prawdopodobieństwem 50,7% rzeczywiście te stopy procentowe mogą się zmniejszyć. I tutaj bardzo ważna informacja, ponieważ Powell powiedział na swoim ostatnim wystąpieniu, że aby obniżyć stopy procentowe, musi mieć pełną kontrolę nad inflacją. A jak widać, ta inflacja, biorąc pod uwagę właśnie te 3,1%, utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Cel inflacyjny dla Fedu to jest 2%, więc brakuje tutaj jeszcze dość dużo. Dlatego oczekiwania rynku troszeczkę się zmieniły i zostały przesunięte. Na właśnie 12 czerwca. Jednak zobaczcie z perspektywy makroekonomicznej, że mamy coraz większe napływy funduszy do właśnie ETFów Bitcoina, co daje nam informację o tym, że w szerszym spojrzeniu wciąż jesteśmy bardzo byczy. Dzienne wpływy są na poziomie prawie 500 milionów dolarów, a we wszystkich ETFach bitcoinowych w ciągu trzech dni zgromadzono prawie miliard dolarów. To niesamowita suma, i widzimy, jak teraz wiele instytucji. Wiele funduszów zaczyna inwestować w Bitcoina i właśnie w jego ETF-y. To ogromny kapitał, który wchodzi na nasz rynek. Wróćmy sobie teraz właśnie do DXY, do indeksu dolara, który pięknie przebił tam naszą strefę i zejdźmy sobie na 4 godziny, żeby tylko coś Ci uświadomić. Mianowicie, jesteśmy teraz w momencie, w którym przebiliśmy tą ważną strefę oporu oraz ten trend spadkowy lokalny. Jak widzisz, bardzo blisko nam do właśnie tego poziomu oporu, który zaznaczałem dzisiaj na odprawie na naszym Discordzie, w okolicach 105 punktów. Jeśli do niego dojdziemy, może nastąpić albo reakcja na właśnie okolice tego poziomu i wtedy spowodować kolejną obniżkę wartości dolara lub wybicie tego poziomu i kolejne wzrosty, co wróżyłoby... Dalsze spadki na bitcoinie. Ważne jest, aby obserwować ten poziom, ponieważ on wskazuje nam w pewnym stopniu kierunek, którego możemy spodziewać się na bitcoinie. Dzisiaj akurat wystąpiła bardzo mocna korelacja pomiędzy wzrostem DXY i spadkami na bitcoinie, więc uważam, że czasami warto spojrzeć na indeks dolara jako swego rodzaju wskaźnik aktualnej sytuacji na rynku. Bo no jak widzimy DXY wzrósł, bitcoin spadł. Jednak to co ważne, no to przekroczyliśmy tą magiczną barierę. 50 tysięcy i chcę Ci pokazać coś bardzo ważnego. Mianowicie, kiedy ostatni raz przekroczyliśmy 50 tysięcy, byliśmy w zupełnie innym miejscu na rynku i tak jak tutaj jest napisane, ostatni raz, kiedy bitcoin osiągnął 50 tysięcy dolarów, ponad 50% podaży było w posiadaniu tych słabych rączek, czyli osoby, które bardzo szybko wyprzedawały się z tego bitcoina. Następnie Luna wyglądała już wtedy podejrzanie, do tego FTX sprzedawał papierowe bitcoiny, no i ludzie z GBTC doświadczali po prostu strat, a dodatkowy hype nakręcały reklamy krypto podczas Super Bowl, które teraz de facto się dzieje. Na ten moment mamy 70% podaży w posiadaniu tzw. Diamond Hands, czyli ludzi, którzy trzymają swoje bitcoiny na długi czas, niezależnie od zmienności rynku. Dodatkowo mamy zainteresowanie instytucji oraz Wall Street samym bitcoinem. Mało tego. Mamy 9 tygodni do kolejnego halvingu, no i spodziewane obniżki stóp procentowych w tym roku. A co bardzo ważne, nie ma w tym roku reklam na Super Bowl. Czyli tak jak mówi autor tego tweeta, szum ucichł. Więc wniosek, jaki nasuwa się z tego rynku, mówi nam o tym, że rynek jest coraz bardziej dojrzały, zaczyna być bardziej stabilny. I do tego dochodzi jeszcze nadchodzący halving i oczekiwane. Zmiany w polityce pieniężnej, czyli luzowanie stóp procentowych. I to pokazuje, że pomimo tego całego braku medialnego szumu, tak jak to miało miejsce wtedy, kiedy bitcoin ostatnio był na 50 tysiącach, tak teraz pokazuje nam to, że fundamentalnie bitcoin znacznie mocniej stoi. To znaczy, że mocni gracze, że kryptowariaci, że osoby doświadczone na tym rynku są w bitcoinie i trzymają go długoterminowo, co również oznacza, że nie ma jeszcze tutaj ulicy. Więc. Jesteśmy jeszcze daleko od FOMO i żeby potwierdzić to, że jesteśmy daleko od FOMO, to zobaczcie, za każdym razem, kiedy Bitcoin osiągał jakieś mocne szczyty i mocne wybicia, to Google Trends bardzo mocno wariowało i osiągało swoje piki, a w tym momencie, zobaczcie, nie widzimy nawet tutaj elementu zawracania przy 50 tysiącach. To właśnie mówi nam o tym, że ulica jest jeszcze daleko od Bitcoina, że są tutaj po prostu ludzie. Którzy inwestują w tego bitcoina od jakiegoś czasu zdają sobie sprawę z cykliczności, więc ulica dopiero przyjdzie. Dla nas to jest bardzo dobra informacja, że ten kapitał z ulicy również dopiero do bitcoina wpłynie. Dodatkowo podnieci ten ogień przyszłych wzrostów. Bardzo dobra informacja dla nas. Następnie zobaczcie, jakie były ostatnie nagłówki. W najważniejszych kanałach informacyjnych, to właśnie też a propos ulicy Bitcoin 50k od 2021 roku I następne, Bitcoin znowu 50k Ten poziom był bardzo ważny psychologicznie Gdybyśmy się utrzymywali na nim przez dłuższy czas Prawdopodobnie wtedy ulica zaczęłaby się nim interesować Pod kątem tego, że straciła okazję na kupno Bitcoina przy 25, 8, 30, 36 tysiącach dolarów Wtedy może się zacząć prawdziwe FOMO Na razie jeszcze go w ogóle nie widać Zobaczcie, co było wyświetlone wczoraj na monitorach inwestorów na Wall Street. Również informacja o Bitcoinie na 50 tysiącach. Psychologicznie bardzo ważny poziom, z którego aktualnie nastąpił impuls spadkowy. I teraz na koniec informacji bardzo ważna rzecz, mianowicie porównanie przedhalvingowych ruchów na Bitcoinie. Zobaczcie. Halving w 2020, gdzie na 63 dni przed bitcoin zaczął bardzo mocno wzrastać, jednak wcześniej poprzedzał go silny impuls spadkowy. I zobaczcie, że teraz jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym, biorąc pod uwagę to, co się zadziało w 2020, mielibyśmy zaliczyć jakąś ewentualną korektę, ażeby przez około te 63 dni wzrastać przed-halvingowo. Później czekałaby nas jakiegoś rodzaju konsolidacja, która miałaby umocnić cenę bitcoina i dać możliwość do mocniejszego wystrzelania już po halwingu, zobaczcie. Jak te wykresy na ten moment wyglądają, bliźniaczo, warto wziąć to pod uwagę. A teraz przejdźmy już sobie do Bitcoina, do potencjalnych jego poziomów oraz tego, co może się wydarzyć i do poziomu, który wyznaczyłem wczoraj o 16:30 na naszym Discordzie, w okolicy, którego właśnie wykres zareagował, gdybyś chciał dostawać takie powiadomienia ode mnie. Na różne kryptowaluty, które aktualizowane są dzień po dniu, gdybyś chciał dostać dostęp do czatu tradingowego, gdzie wszyscy kryptowariaci rozmawiają na temat rynku. Dodatkowo kanał Crypto Insights, który prowadzi Sam świat krypto dając nam najświeższe informacje każdego dnia z rynku kryptowalut oraz kanał poświęcony airdropom, gdzie w jednym miejscu masz wskazówki jak z danego airdropa skorzystać. To kliknij pierwszy link w opisie pod tym filmem i dołącz do świat krypto trading school. I jak ja wyznaczyłem ten poziom? Na szybko ci opowiem, mianowicie ten poziom ma wiele konfluencji. Pierwsza konfluencja to poziom Golden Pockets, ostatniego szczytu do aktualnego dołka. I jak widzisz, poziom 0786 jest właśnie w konfluencji w okolicach 50 tysięcy sto dolarów. Następnie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie. Zobacz, że poziom 1 do 1, który teraz w nim lawiruje, właśnie nachodzi na konfluencję również z poziomem w okolicach 49,800. I następnie najważniejsze, poziom Weekly wyznaczony z tych dwóch świec również jest w tej konfluencji. Dlatego uważałem, że ta strefa może być dla nas najbardziej gorącą strefą, jeśli chodzi o reakcję. No i w tych okolicach właśnie wykres nam zareagował. Teraz przejdźmy sobie do skali krótkoterminowej. Co możemy na ten moment zauważyć na wykresie? Zobaczcie, że wyszliśmy z tej krótkiej konsolidacji, którą można było zobaczyć chociażby na H1 i w tym momencie. Po wybiciu tej konsolidacji, kiedy rozciągnęliśmy sobie Fibonacci od lokalnego dołku do szczytu, wyznaczyliśmy pewne poziomy z wariatami. Jak widzicie 0.382 Fibonacciego, czyli 49 tysięcy, już zostało przebite i idziemy w stronę testowania Golden Pocket na 48.220. Gdyby ten poziom został przebity i przetestowany, ja czekałbym właśnie na okolice 47 tysięcy, ażeby zobaczyć tutaj jakiś rodzaj wsparcia i wtedy uderzyć w górę, pod potencjalną pozycję długą. Jednak gdyby ten poziom miał zostać również przebity, wtedy oczekiwałbym reakcji nawet na poziomy w okolicach 45-45,5 tysiąca dolarów, żeby stąd zauważyć konkretną tendencję wzrostową. Dlaczego ja już wczoraj na odprawie mówiłem kryptowariatom, że jesteśmy w momencie, w którym możemy doświadczyć jakiejś korekty? Wychodziło to z prostej teorii fal Eliota, kiedy to mamy 1, 2, 3, 4, 5 falę która zwykle kończona jest korektą A, B, C. I gdyby ta korekta wystąpiła, co na ten moment się dzieje, mówiłem, że jeśli utworzymy tutaj niższy dołek, to tworzymy znacznie większy potencjał właśnie na okolice 47 lub 45,5 tysiąca dolarów, wyznaczając właśnie te pośrednie strefy. Na ten moment właśnie na ten scenariusz liczę na Bitcoinie, jednak musimy być przygotowani również na bardziej byczy scenariusz, co oznaczałoby, że okolice 47 tysięcy Mogą stanowić mocniejszy poziom wsparcia, który pozwoli na jakąś akumulację i impuls wzrostowy pod na przykład odwiedzenie raz jeszcze tego szczytu w okolicach 51 tysięcy. Nie zapominamy o tym, że właśnie na poziomach 50 733. Jest bardzo silny poziom oporu oraz konfluencja w wielu innych wskaźników, co oznaczałoby, że gdyby doszło do przebicia poziomu 51 tysięcy w zaokrągleniu i potwierdzenia go jako poziom wsparcia, możemy oczekiwać wzrostu bitcoina na nawet 57 tysięcy, biorąc pod uwagę opór płynący właśnie z tego miejsca tutaj na wykresie, z tego również knota. Więc bardzo ważne utrzymanie pod oczywiście potencjalne spadki jest poziomu 51 jako poziomu. Oporu dla wykresu. Przyjrzyjmy się jeszcze Bitcoinowi z tej perspektywy jednogodzinnej i zauważ, że jeśli uda nam się wybić ten dołek, a jeszcze lepiej, właśnie ten dołek, dojdzie do tak zwanego złamania struktury, co oznaczałoby, że lokalnie możemy odwrócić ten trend wzrostowy, właśnie w trend spadkowy, który wróżyłby okolice 45 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zejść niżej do 43 700, jednak na pewno shorty. Będzie łatwiej otwierać po potwierdzeniu poziomu 47 tysięcy, jako poziom oporu. Jednak pamiętaj, że jesteśmy w silnie trendującym wzrostowym ruchu na Bitcoinie, więc szukanie shortów mimo wszystko, nawet po odwróceniu trendu, może być grą pod wiatr. Dlatego warto byłoby wyczekać na pokazanie pewnej siły w okolicach 47 tysięcy i spróbowanie pozycji długiej, lub właśnie szukanie tego poziomu wsparcia w okolicach 45 tysięcy. Tysięcy dolarów. To jest ta niedźwiedzia narracja, bycza narracja, przebicie 51, utrzymania jako wsparcia i ruch w górę, lub oczekiwanie na wsparcie w okolicach 47 tysięcy dolarów. Przechodząc teraz do altów, i dzięki temu spadkowi, który dzieje się na Bitcoinie. Kilka altów wchodzi w bardzo ciekawe strefy do potencjalnych zakupów. Przede wszystkim dla mnie, oczywiście na dźwigni. Pamiętaj jednak, że wszystko co tutaj powiem nie jest żadną poradą inwestycyjną, a żeby w ogóle móc wejść w pozycje krótkie i rozgrywać razem z nami te wszystkie pozycje, Potrzebujesz giełdy, na której możesz bezpiecznie rozgrywać swoje scenariusze. Ja polecam Tobie giełdę, z której ja sam korzystam wraz ze wszystkimi kryptowariatami. Jest to giełda Bybit, która de facto pozwala Ci otrzymać pełen dostęp do naszego Discorda. Kiedy klikniesz drugi link w opisie pod naszym filmem, wyświetli się strona, na której zobaczysz, że korzystając z naszego linku partnerskiego, otrzymasz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych, dostaniesz 30 dolarów bonusu za swoje 100 dolarów depozytu, które możesz powiększyć nawet do 30 tysięcy dolarów bonusu i zostaniesz członkiem ekipy Trading School. Wystarczy podać swój e-mail, hasło i upewnić się, że Referral Code to jest Trade School. Wtedy pozostaje Ci tylko przejść do naszego Discorda i cieszyć się jego wszystkimi możliwościami, o których mówiłem przed chwilą. No i dodatkowo możesz skorzystać jeszcze z bonusu 25 euro do wykorzystania na Twoje zakupy w internecie, czy jakiekolwiek inne, przy płatności darmową kartą z Bybit'a. Ta karta pozwala Ci płacić bezpośrednio z Twojego konta giełdowego. Bez potrzeby wymiany i wypłaty tych pieniędzy na twoje konto bankowe, po prostu zamawiasz darmową kartę, dostajesz możliwość używania jej i przy samym założeniu tej karty dostajesz 10 euro bonusu do wykorzystania oraz kolejne 15 za wykonanie kolejnych dwóch kroków. Także kliknij trzeci link w opisie pod tym filmem i zamów tę bezpłatną kartę. I przechodząc do altów, zaczniemy sobie od ETHERA z poziomu wykresu weekly. Zobaczcie, przebiliśmy bardzo ważny moment w okolicach 2,5 tysiąca dolarów. Wcześniej, tak jak jest zaznaczone tutaj, ten cień nie został wypełniony i zamknęliśmy świecę weekly poniżej poziomu 2500 dolarów. Tutaj również się to nie udało. Teraz jesteśmy w momencie, w którym świeca weekly jest powyżej 2500 dolarów. Zamknięcie tej świecy powyżej tego poziomu mogłoby nam wróżyć właśnie wejście w okolice 3000 dolarów. Patrząc bardziej na skalę mikro na tym ruchu, zobaczcie jak to wygląda. Najlepszy moment to byłoby wyczekanie właśnie do okolicy 2550, czyli Naszego Golden Pocket zniesień Fibonacci'ego i stąd spróbowanie pozycji długiej pod potencjalny ruch. Najpierw na poziom 2820, a następnie nawet pod 3000 dolarów. Warto uważać krótkoterminowo i rozegrać właśnie w odpowiedni sposób tą strefę wsparcia w okolicach 2550 dolarów. Przejdźmy sobie do Mavi, którą widzisz na miniaturze tego filmu. I Jak widzisz, ja uważam, że możliwe jest zejście do okolic 7,30 dolarów lub nawet do 6,80. Skąd chciałbym znaleźć odpowiednie miejsce do zajęcia pozycji długiej, ponieważ teraz przebijamy niestety linię trendu wzrostowego, która teraz w tym momencie jest zanegowana i idziemy w stronę mojego targetu na 7,38. Gdyby udało się złapać właśnie z tych okolic, no to do najbliższego szczytu mamy właśnie 32% zysku, więc czekam na ten poziom bardzo mocno. Wierzę, że uda się złapać. Gdyby jednak ten poziom 8 dolarów został utrzymany, no to jest to też dobry ciekawy moment do zajęcia pozycji z potencjalnym stop-lossem w okolicach 7,70 Następnie mamy Matika, który również bardzo dobrze wygląda, na którego zejście czekam w okolice 0,76. Stąd potencjalna możliwość odreagowania byłaby nawet na 30 lub 43%, oczywiście biorąc pod uwagę teraz silny trend wzrostowy. Ten trend musiałby po prostu zostać utracony. Więc to jest rozgrywka na chwilę dłużej. Gdyby jednak wydarzyło się tak, że strefa w okolicach 83 centów Zostanie utrzymana jako poziom wsparcia w konfluencji z linią trendu To również jest to dobre miejsce do zajęcia pozycji długiej Ze stop lossem poniżej ostatnich szczytów w okolicach 0.8142 Injective, o którym bardzo długo mówię Prawdopodobnie na każdym market update Ja go złapałem tutaj w okolicach 33.270 I na ten moment jak widzicie tworzymy lokalnie Trend wzrostowy, który jest utrzymywany. Jeśli chodzi o potencjalne wejście, no to właśnie każde zejście w okolice tej linii, która wyznaczała mi wcześniej zakres tego ruchu tutaj konsolidacyjnego, jest dobrym wejściem. Czyli wszystko w okolicy 34 dolarów, jeśli ten poziom zostanie utrzymany jako wsparcie, dla mnie jest dobrym impulsem do potencjalnych wzrostów. Ze stop lossem raczej ustawiłbym go w okolicach 32,286. Następnie przejdźmy sobie do arbitrum, gdzie również czekam na pewne dwie strefy. Pierwsza strefa to konfluencja z liną trendu w okolicach 95, ta cała zielona strefa, i druga strefa w okolicach 85, która musiałaby zostać utrzymana, żeby nie doszło do zmiany tego trendu lokalnie wzrostowego na spadkowy. Gdyby coś takiego się stało, że na Bitcoinie nastąpi jakaś silniejsza rozruba i zejdziemy rzeczywiście znacznie niżej, no to szukałbym jakiegoś wsparcia w okolicy. $70,65 i stąd reakcja wzrostowa, jednak lokalnie czekam na te dwie strefy. Następnie LDO, które tutaj na powczorajszej naszej odprawie bardzo ładnie weszło w strefę naszego zainteresowania w okolicach 3 dolarów. No i widzimy tutaj impuls wzrostowy. Jednak ja nie wykluczam tego, że możemy zejść jeszcze w okolice 0382 z Fibonacciego na 297 lub nawet na Golden Pocket na 284. I stąd zająć świetną pozycję długą pod szczyty w okolicach 4 dolarów. Fantom również wygląda mi bardzo ładnie. Czekam na strefę w okolicach 0,37 do dołączenia do pozycji długiej pod utrzymanie tej grubej linii trendu. Gdyby ta strefa została utracona, wtedy będę szukał wsparcia raczej na dalszym poziomie, czyli w okolicach 0,32,40. Również widzimy tutaj pewną strefę lokalnego wsparcia, z której będzie można zobaczyć jakąś tendencję wzrostową, jednak po wybiciu tego poziomu ja będę czekał na ten poziom. Pamiętaj, że żeby zobaczyć swoją analizę już w czwartek, zostaw łapkę w górę, jeśli uzbieramy tych łapek 700, to na pewno zobaczysz znacznie więcej analiz pod czwartkowym materiałem, a ja przechodzę teraz jeszcze do ICP, o którym mówiliśmy wczoraj na odprawie, które właśnie w tym momencie testuje poziom linii trendu oraz poziom 1273, który jest poziomem 0382 Fibonacciego który de facto może być naszym poziomem wsparcia i strefą do potencjalnej pozycji długiej. Następnie przejdziemy sobie do Agixa i chcę tylko powiedzieć, że Agix był coinem, który rozgrywaliśmy już jakiś czas temu na naszych market update'ach, gdzie mówiłem o potencjalnym wejściu. Jak widzisz, na ten moment, jeśli skorzystałeś, zostaw mi komentarz. Mamy prawie 21% na spocie, no i czekamy teraz na strefę 0,29325 pod możliwe potencjalne ponowne wejście lub strefę 0,279. 20. Ostatnim coinem, który sobie przeanalizujemy niech to będzie optymizm, który właśnie przetestował lokalny poziom, który rysowałem odręcznie na naszej dzisiejszej, akurat odprawie. No i widzimy jest test, jednak wracamy do tego poziomu, co oznacza, że ja czekam na poziom 3:40 lub 3.10 pod możliwe dołączenie do potencjalnego ruchu wzrostowego. I to na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy market update. Czekam na Twoje komentarze z propozycją analiz na życzenie. Daj znać, czy ten market update ci się podobał. Jeśli stawiasz swoje pierwsze kroki na giełdzie kryptowalut, to właśnie teraz pokazuje ci się miniatura, w której nagrałem poradnik, gdzie nauczysz się od A do Z, jak korzystać z giełdy Bybit. Ja dziękuję Ci za dzisiaj. To było Grimtox. Do zobaczenia. Cześć.